Siemaneczko, z tej strony Metal, witam w kolejnym odcinku OLL z Metalem. Dziś OLL na dziś to taka czwórka z przecinkiem, czy tam z kropką, nieważne jak zwał, tak zwał, która ma takie dwa bloczki. Jeden po jednej stronie, drugi po drugiej. Jak patrzymy tak, to mamy tak, jeden pasek, drugi pasek, kropkę. Jest to jeden z prostszych przykładów z wykorzystaniem nawet nie metody Sexy Move, tylko jakby prostszego układu. Dobra, pokażę wam teraz na kartce, jak go stworzyć, numerek 41. Tutaj jak go stworzyć, jak go rozwiązać. Dobra. To może pokażę najpierw na tej kostce. Żeby rozwiązać ten algorytm, trzymamy tą czwórkę z tyłu po lewej, a ten przecinek po prawej z przodu. I mamy ten pasek jeden w tą stronę. I żeby stworzyć coś takiego, wyjmowaliśmy już, robiliśmy już te z takimi właśnie dwoma bloczkami, tylko naprzeciwko siebie. I po prostu jest to jakby odwrotność tego. Robimy F. Zjeżdżamy tu. Wysuwamy tego slota. Wysuwamy go tu. Znaczy w sensie, że wysuwamy tutaj krawędź i wsuwamy go z powrotem, tylko w odwrotną stronę. W sensie, że teraz wam pokażę to jeszcze raz. Ale co powstaje? Rozwiązywaliśmy to w sposób, że najpierw wyciągaliśmy tego slota w bok, a potem go wsadzaliśmy jakby przez front. To tu jest to samo. Najpierw wyciągamy go przez front, a potem wsadzamy go normalnie. No, to jeszcze raz. F w dół. Teraz najedziemy, jak już najechaliśmy, to w dół wyjedziemy tym jednym slotem. Jak go już tu mamy, to go trzeba przesunąć na bok, żeby móc wyjechać tą ścianą. Więc wyjeżdżamy. Wracamy tym slotem tak, żeby wyrównać go do tego. I po prostu cofamy i się zrobił algorytm. Jeszcze raz. Jak widzicie, jest to prawie banalny algorytm. Tak jak te. Po prostu robimy F. Jedziemy dołem, wysuwamy slota. Przesuwamy go na bok i wsadzamy go po prostu tak, jakbyśmy wrzucali slota. No. A po prostu go wkładamy frontowo. No. To by było na tyle. Nie wiem, co tutaj dodać, co ująć. Spodziewajcie się jeszcze jednego filmiku dzisiaj. Chociaż jest trochę późno. Ale mam kilka kostek na sprzedaż, bo jak widzicie, o, jak widzicie, zbliżają się zawody w nieubłagalnym tempie. Algorytmy się zwiększają. Na kasy na zawody nie ma, żeby pojechać, więc mam kilka kostek nowych do sprzedania. Może jeszcze coś powiem o naklejkach i po prostu będą wystawione na aukcji na Allegro. Będzie do kupienia na PW, jak ktoś chce, jak ktoś nie chce płacić przez Allegro. No więc to chyba byłoby na tyle. Metal się poleca. Do zobaczenia i cześć!